Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera lokalnych przedsiębiorców. Małe i średnie firmy to ważny filar w rozwoju gospodarki lokalnej. Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu firmy takie mają szansę zaprezentować się na rynku międzynarodowym. Pan Dariusz założył swoją firmę w 2012 roku. Jego pasją stała się produkcja naturalnych wyrobów wędliniarskich. Jak sam przyznaje, zainspirowała go do tego jego rodzina. Robimy to wszystko według receptur mojego dziadka. Mnie dziadek po prostu robił to wszystko dla nas. Ja zostałem kucharzem. W pewnym czasie stwierdziłem, że warto by to było skomercjalizować, żeby dotrzeć z tym do większej rzeszy ludzi. No i naprawdę posmakowało to ludziom, co też widać jakby po naszym rozwoju. Na Dolnym Śląsku działają tysiące firm rodzinnych, zatrudniają miliony pracowników i wypracowują aż 18% polskiego PKB. Produkują dżemy, soki, mięsa, prowadzą własne winiarnie i browary. Z myślą o tych przedsiębiorcach powstał Dolnośląski Szlak Piwa i Wina. Z piwowarstwem to się zderzyłem około 15 lat temu, kiedy po podróżach po całej Europie stwierdziłem, że wszędzie można się napić dobrego piwa, a jednak w Polsce to kuleje. W Świdnicy od 2015 roku działa browar, który prowadzi pan Rafał wraz ze swoją żoną. Tradycja piwowarska na tych terenach ma kilkaset lat. Świdnickie piwo było już znane w średniowieczu. Napój wciąż cieszy się dużą popularnością. Świdnicki piwowar zdradza, jaki jest jego sekret. Robimy to, co chcemy, to co nam najbardziej smakuje. A tak się fajnie złożyło, że społeczeństwo czy nasza klientela odbiera to w równie pozytywny sposób. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska już od 17 lat biorą udział w berlińskich targach Zielony Tydzień. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Targi berlińskie to co roku jedno z najpopularniejszych wydarzeń skierowanych do twórców żywności. Nasi przedsiębiorcy chcą tutaj przyjeżdżać, widzą efekty, przetwórcy oczywiście, widzą efekty tego promowania się tutaj, więc dlatego to stoisko jest takie duże. Bardzo fajnie, jest naprawdę duże zainteresowanie, jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Są ciekawi w ogóle wszystkich produktów. Dolnośląskie produkty co roku są doceniane przez konsumentów w kraju i za granicą. Jesteśmy przekonani, że nasze produkty należą do absolutnej czołówki, co zresztą widać po tych kolejkach, które się ustawiają. Na stoisku Dolnego Śląska można było spróbować regionalnych specjałów oraz zobaczyć tradycyjną ceramikę, która powstała w Bolesławcu. Na stoisku Polen Schmeckt w tym roku zaprezentowało się 18 firm, m.in. z Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Hanna Galik, Echo 24.